Cześć, dzisiaj Paranoid Black Sabbath. Dosyć łatwy utwór. Sprawdźcie sami, zagrajcie sami ze mną. Strój w utworze jest standard. E, A, D, G. Zaczynamy od dźwięku na siódmym progu, na strunie A. Raz, dwa, trzy. Trzecia od dołu. Mamy tam trzy dźwięki. Ogólnie ten motyw, który znacie, zagram go wam. Jest cztery razy, na gitarze elektrycznej grany cztery razy. Bas gra to za trzecim i czwartym razem, czyli najpierw idzie gitara i później my wchodzimy. Nie wiem, czy zagrałem dwa czy trzy. W każdym razie dwa razy my gramy, później razem z resztą. Czyli tak. Raz, dwa, trzy, dzięki, na siódmym progu. Raz, dwa, trzy, później gramy siedem, dziewięć, siedem, dziewięć, siedem, dziewięć, siedem, dziewięć. Tak, to, tak wygląda cały ten motyw. Ja na przykład gram sobie też, ułatwiam, można powiedzieć, ułatwiam, nie ułatwiam. Gram 7-9, to gram 7 i później gram legato. Czyli można powiedzieć, że gram, uderzam palcem 4 razy, bo mam raz, dwa, trzy, cztery. Albo mogę. Jednak mi się bardziej płynne jest, jak gramy tym legatem. Później co to mamy? Później mamy zwrotkę. No to zwrotka to nic innego, jak gramy znowu na siódmym progu na strunie A. To oczywiście to jest nie całość, nie tak jak powinno być. Chodzi mi o pokazanie. Gramy ogólnie ósemkami, czyli w takcie mieści nam się 8 dźwięków, czyli to co mówiłem wcześniej odnośnie grania paluszkami tutaj tymi różnymi, że liczymy po prostu do 4 i do 8, czyli 4, 4, 4, 4, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jakby mamy skupiska po dwa, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Najlepiej liczyć po prostu do czterech, tak jak już wam mówiłem. Jak liczę do 8, to 6, 7, 8 zaczyna się już mylić. Czy po prostu. I sam zwrot. Motyw zwrotkowy brzmiałby tak. Tak mniej więcej to brzmi, czyli byłoby tak, mamy motyw zagrany 16 razy, czyli 4 razy po 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, czyli 16 razy. Trzeba sobie najlepiej to właśnie tak uzmysłowić, że jakby tak powiedzieć mózgowi, żeby on sobie leciał w tych czwórkach, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Mamy tak. Zaczęliśmy od siódmego progu, graliśmy 16 razy. Później było 8 razy na piątym. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. 8 dokładnie. I później gramy 5, 5. Na strunie D5. Na strunie A5. I później tu mamy 7. I później 5.
5, 5, 5, 5, 7. Zapętliłem w kółko to samo. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest jasne. Później gramy taki motyw. Właśnie gramy tak 7, 8 razy. Później gramy taki riff. 3, 5, 5, 5, 7, 7. Tu mamy cały czas siódemki po 8 razy, czyli no tak, po 8 w takcie, czyli liczymy do 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 7, 7. Ostatni dźwięk z tych trzech jest troszkę dłuższy, bo mamy wygląda. Oczywiście sobie tam ilość razy sobie już obczajecie. Chodzi tutaj o sam sposób zagrania. I oczywiście po tym motywie jest znowu zwrotka, czyli znowu jedziemy. Później jest taki można powiedzieć bridge, bo tam jest coś takiego. Takie coś śmiesznego, czyli mamy ten bridge, mamy dwa takty grania na siódmym progu, czyli mamy w sumie 16 dźwięków. 1, 2, 3, 4, czyli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Później mamy granie oktawy, dwa takty, granie 5, 7 na strunie A i strunie G. I tu mamy, ja tak akurat robię, że gram pierwszym palcem i serdecznym. No i liczymy do 8, czyli 2 razy po 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Później mamy to samo, też granie oktawy, tylko próg 7 na strunie A i 9 na strunie G. I też 2 razy po 4, czyli 8, czyli 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No i później znowu mamy motyw normalny, zwrotkowy. Y,
Później w tej drugiej części, czy tam co jakiś czas można powiedzieć, jest też w tabulaturach niektórych rozpisane, że gramy te dwa takty na siódemkach, na siódmym progu. Z tym, że w połowie drugiego taktu mamy grane to z intra, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. No mniej więcej wiem, że to zapętlam i powtarzam dużo razy więcej niż to jest w utworze zagrane, ale chodzi mi o to, żebyście sobie sami też powtórzyli, przyjechali. W każdym razie jakby to są te dwie wersje zagrania. Albo gramy sobie siódemkę. Albo gramy z tym. No myślę, że to byłoby na tyle dla Was, panie i panowie kochane. Ćwiczcie, piszcie jak Wam to wychodzi. Krytykujcie, zwracajcie uwagę i tak dalej, i tak dalej. Pa, pa.